Słuchajcie, tutaj komunikat specjalny. Kto widział Skibę? Pół godziny temu Skiba odjechał z 5 strażakami do remizy. Oddajcie Skibę! Gdzie jest Skiba? Gdzie jest Skiba? Czyżby ktoś pomylił go z wiadrem gruzu i wywiózł gdzieś na śmietnik? Dajcie mu szansę, aby wrócił na scenę. Prosimy, aby publiczność nie dokarmiała Skiby. Gdzie jest Skiba? Co bibliotekarki wiedzą o Skibie? Kto go ostatnio widział? Uciekł swoim ojcem. Uciekł pod Grunwald. Proszę Państwa, jest taka informacja jeszcze. Pizzy jest tak popularny jak herbata popularna, tylko rzadziej się parzą, a za to na czarno. Aby uniknąć napastowania erotycznego ze strony swoich fanów, na koncerty przybywają przebrani za słynny obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Dzisiaj przebrali się za 2 nagie miecze. Kochani, już za moment Racławice i Grunwald w jednym. Szaleństwo, radość, miłość, emocje, orgia zmysłów. 6 wspaniałych sarmackiego roka. Czesławek, Marianek, Stanisławek, Grzesio, Gosia i do tego jeszcze Zenuś. Bądźcie czujni. Proszę Państwa, i ważna informacja. Dzisiaj gość specjalny Grzegorz Skawiński z Kombi. Witamy go serdecznie. Grzesiek. Proszę Państwa, Grzegorz i Skiba zamieszkali razem. Od wczoraj mieszkają w Barze Mlecznym Dworcowym w Zakopanem. Grzegorz przybył dzisiaj na rowerze z Gdańska, aby zaśpiewać słynny utwór Słodkiego, miłego życia, bez głodu, chłodu i pi. A pijemy, pijemy. Dobrze, bardzo proszę. Grzegorz Skawiński. Uwaga, ta informacja dla fanów Grzeszka Skawińskiego. Autografy rozstaje tylko systemem audio-tele i przez internet przy stoisku z grochówką, także bądźcie czujni. Grzegorz Skawiński po operacji plastycznej, mającej upodobnić go do Romana Giertycha. Już za moment, już za chwilę. Panie Grzegorzu, pan powinien już spać. Martwię się o pana. Już późno. Ale umówmy się, tylko 2 utwory i Lulu, dobrze? 2 utwory i Lulu. Tylko 2 utwory, panie Grzesiu. Tak jak pan lubi. Black and White i Pokolenie.